Hej, cześć, siemaneczka wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z gry Pokémon Solar Light Lunar Dark. I dzisiaj musimy przejść przez bagna. Ja wróciłem się do miasta, uzdrowiłem Pokémony, kupiłem trochę ripeli, żeby potem co chwilę mnie coś nie atakowało. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak więc lajkujcie, subskrybujcie. A właśnie, a ja tutaj może połowię, bo ponoć tutaj można łowić normalnie, co nie? No zresztą zaraz się przekonamy, czy tak to działa. Już sobie tutaj w ogóle Oldrot, to nie. Ej, tu nie można łowić. Ej, ale, a dobra, bo tutaj będzie można na pewno łowić, okej. Owszem, można, ej, mam ripela włączonego, ale akurat na łowienie to ripple raczej nie zaszkodzi, dokładnie. Zaraz zobaczymy, jakie pokemony tutaj występują. Purple! Ej, to taki trochę chyba poliłak, czy coś w tym stylu. Nie wiem, ale próbujemy oczywiście szybko złapać. Dawajcie mi... No, Ultra Balla, no nie mam nic lepszego od Ultra Balli, więc Ultra Ball. Może bez obijania. Ej, nie chcę, nie jestem pewny, ale obstawiam, że ten Pokémon ma typ woda trucizna. Tak po wyglądzie. Jest trujący atak, no w sumie pasuje. Venoshock jednak, póki nie jestem zatruty, to niewiele robi, a zresztą moje typy trochę mnie chronią od tej trucizny. Dobra, jeszcze raz Purple. Tak jest, Purple jest nasz, ej, super, 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 o to chodziło. No i zobaczymy, czy moje, a nie, tylko Poison, no proszę, jakie małe zdziwienie. No ale dobra, Purple jest nasz, co cieszy oczywiście. Natomiast właśnie w ogóle mój Pokémon ma 40 level. Może dajmy, żeby... No właśnie nie wiem, kto tutaj może trenować najlepiej. Może dajmy naszego startera. O, dawno go nie było, co prawda. No nie, no typ ziemny tutaj się nada nam. Tak sobie myślę, że się nawet nada. Dobra, muszę jeszcze raz tutaj przejść te okolice, w których już co prawda byłem. Ej, 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 a tutaj coś jest do zdobycia. Proszę bardzo, zaraz zobaczymy. W ogóle już nawet kupiłem sobie Max Ripple'a. No i może nawet Max Ripple'a aktywujmy, przynajmniej nie będzie co chwilę tutaj nam coś przerywało, co nie? W ogóle muszę sobie tak ustawić, żeby gra nie była ani za głośna, ani za cicha, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla was. Hyper Potion, dobra, przyda się, ewidentnie się przydam. Oczywiście, takimi przedmiotami to ja nie gardzę. Dobra, tutaj byłem wszędzie, tak jest. Byłem i walczyłem oczywiście. Dobra, tutaj trzeba znowu kombinować i płynąć. Dobra, 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 jak taka jest potrzeba, no to nic nie zrobimy. O! Sludge Bomb? Ej, no nie mam pytań. Czy ja tu byłem ostatnio? Nie wiem, ale jeżeli pominąłem Sludge Bomba, to dobrze go teraz trafiłem. Nie no, Sludge Bomb to jest świetna sprawa. Ej, w ogóle Brick Break, nie no, słuchajcie, tutaj trzeba naszemu Balkerowi zmienić moveset ewidentnie. Przyda mu się ten Brick Break. No zamiast chociażby takla, no nie róbmy sobie żartów, no on musi mieć Brick Breaka, no to nie ma wątpliwości. Właśnie, muszę popatrzeć ten movesety i wiecie, pozmieniać tak, żeby to jakoś wyglądało. Brick Breaka tutaj uczą się też inne moje Pokémony, jak chociażby Moonstrike. No w sumie cios walczący może mu się przydać. Czemu nie? Chociażby zamiast tego Focusa, niech będzie. No dobrze, dobrze, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Smakła się uczy. No i w sumie on też ma. Też ma typ walczący, więc czemu by nie miał nauczyć się Brick Breaka? No to ma sens jak najbardziej. Bo ma Revenge'a, ma tego Bulk Up'a. No to może się nawet przydać. Submission jest też ciekawe, ale to realnie dobra. Zamiast Submission uważam, że to będzie znacznie lepsze w tym momencie. I przyda się bardzo dobrze. Dobra, ale zobaczę, czy te niektóre moje Pokémony czegoś się uczą jeszcze wartościowego. Na przykład Sludge Bomba, ale wątpię, żeby ktoś stąd się uczył Sludge Bomba. No, no właśnie, właśnie. Z takich fajniejszych rzeczy, czy tutaj jest coś jeszcze takie naprawdę dobre, fajne. Bulldozer, X-Scissor. Ale tak no, mówię, nie? Ej, w ogóle Solar Claw, jaki to ma atak? Jaki to jest typ? Chwila. Uczy się nasz starter, co ciekawe, tego ataku. Chociaż będzie to zapewne atak... A, bo to jest ognisty! Okej, ale to dobra, bo to jest fajne niby. Ale z drugiej strony ma ogromną moc, tylko że to jest dwuturowy atak. A ja wolę mieć takie jednoturowe ataki, prawdę mówiąc. Więc give up, poddaj się w uczeniu go. Dobra, na razie nic tu więcej nie kombinujemy. No z tobą to walczyłem, dobrze kojarzyłem. Ale z tą dziewczyną to już nie. Dobra, w końcu jesteśmy tu, gdzie być powinniśmy. Dobra, Shona. No normalnie jak ta z szóstej geny, co nie? Tam też była taka Shona, która zawsze mnie obrażała. W sensie w Pokémon, wiecie, X i Y.
Dobra, purple bez najmniejszego problemu załatwiony. O to chodzi, pięknie. Halloween. Dobra, no ciebie to się jakoś tak typowo nie boję, tak mi się przynajmniej wydaje. Miotacz ognia powinien robić robotę i robi robotę oczywiście, więc bardzo dobrze. Halloween załatwiony, a nasz starter już zaraz 400 level. Ej, w sumie kto jest pierwszy, to powinien tutaj ewidentnie, tak żebym miał potem, wiecie, łatwiej w życiu, mieć Lucky Egga, no bo w sumie czemu nie? Niech trzymają tego Lucky Egga, pięknie. No i co? Co ja tu znajdę? Dobre pytanie, kolejną walkę tutaj znajdę, więc idziemy i walczymy. Dobra, strażniczko, co tam masz? Trzy pokemony, ojejku. No ale dobra, purple. Ciekaw jestem, w jakiego żabola ewoluuje, bo na pewno w jakiegoś fajnego. No ale dobra, Dusty Dash oczywiście robi robotę, co cieszy, jak najbardziej. Może będzie miała wyewoluowaną formę tego poka, kto to wie? Kaplarz. Co to jest? I masakra. Ej, not very effective. Liczyłem, że ma typ rośliny, ale on ma chyba wodny jednak typ. No, o kurde, Water Pulse 4 razy super efektywny, ale to boli. Dobra, zmieniajmy. Tylko na kogo? Kurczę, no nie wiem do końca, co on może mieć za typy. Dobra, Balkera dajmy, on teraz z Brick Breakiem powinien robić robotę. Dobra, czyli na pewno ma wodny, a może jeszcze trujący? Może tak być. Water Pulse na szczęście nie włączył tutaj efektu konfuzji, bardzo, bardzo dobrze. Dobra, nie po to dostałem Brick Breaka, żeby go nie używać. Ale właśnie, już to widzę, niestety. Ojejku, ma Psybeama, niestety może mieć typ trujący, może psychiczny i nie wiem, czego się potem pokemonie spodziewać. Dobra, muszę bić z Brick Breaka, bo innego pomysłu nie mam, nic tutaj lepszego nie wymyślę niestety. Ale przeżyć, to ja to przeżyję i rozwalimy. No nie, no jeszcze konfuzja. Dobra, mam nadzieję, że Balker się nie podda i nie uderzy w siebie. Dobrze, nie zrobi tego, ej, ale ten Kaplarz to taki trochę denerwujący pokemon. Ale dobrze, dobrze, najważniejsze, że go pokonaliśmy. I Gekon, dobra. Dajmy mu strike'a na Gekona. Trzeba oszczędzać te moje pokemony, prawdę mówiąc. Jego już znamy, on miał typ psychiczny. Iron Head, o, ekstra sensory nam za dużo nie zrobi oczywiście. Moonstrike bez problemu sobie z tym radzi. Potężny Iron Head, liczę, że to będzie jeden cios, dokładnie. Tak liczyłem, tak się stało. Brawo Moonstrike, świetnie. Świetnie, świetnie. Łosiu, i to bez obrazy, bo on w sumie jest chyba wzorowany na łosiu bardziej. Nie na jeleniu nawet, bo jeleń trochę inaczej wygląda niż on, ma takie trochę inne poroże. Dobra, ale każdego leczymy. Nie ma co oszczędzać na zdrowiu naszych pokemonów. Tu jest jakiś pokeball, ale tu już jest droga w jedną stronę, a tu pewnie bym się wrócił. A ja wolę się na razie nie wracać, wiecie? Wolę się nie wracać, wolę sobie posprawdzać, co my tu mamy dobrego. Ej, ty chcesz walczyć na pewno. Tak, że można wiele skill deepów złapać. Rozumiem, że masz dużo tych pokemonów, tak? No, pewnie trzy. A, dobra, Skeledip, a nie Skeledip. Dobra, nieważne. Dobra, no to fajny atak tak naprawdę. Najlepsze, co mogę tutaj stosować na niego. Chociaż to nie jest mocne, co ciekawym. Scary Face, okej. Natomiast, no chyba, że ten Dusty Dash będzie jakiś lepszy. Spite'a używam. O, fajnie, zmniejszył mi dość fajnych ataków, fajnie, super. Dusty Dash, no jest ciosem ze stabem i jest lepszy, jak widać, tak jest. No ale te rybki to rzeczywiście takie w miarę ciekawe są, co nie? Nie powiem, że nie. Dobra, Assurance to dużo nie bierze na szczęście. Na szczęście nie. Natomiast ten atak połowy życia to no nie jest źle, krótko mówiąc. Dobra, ale z tym Lucky Eggiem to naprawdę XP nie idzie teraz w zawrotnym tempie. 1800, super. I co? Kolejny Skeledip. Czemu mnie to nie dziwi? Dobra, ale jak już mają ich armię... Dobra, Aqua Jet, cios z priority, on nie jest za mocny, ale jednak jak ktoś bije 4 razy super efektywnie, to jest mocne, mam nadzieję, że nie użyje drugiego. Dobra, nie, użył czegoś innego i bardzo dobrze. Zakończ to, Freero, tę walkę, tak jest. Skeledip kolejny załatwiony. Tak, I lost my line, okej. Natomiast ja się leczę. Dobrze. No i co? Ile tu jeszcze walk tak naprawdę na tych bagnach nas czeka? No nie, ja się leczę, a tu jest doktor. No nie, no dobra, ale najpierw muszę go pokonać, no ale... Dobra, już sobie z nim zawalczymy. Pokaż, co tam masz. Slibloom. Okej.
Okej, dobra, no to Dusty Dash w takim razie. Pięknie, już znam typy tego Pokemona, więc wiem czego się po nim mogę spodziewać, co nie? To jest najważniejsze. Aglarwa. Okej, no to tego Pokemona też znamy. Używa Bajda, ale to raczej na dobre mu nie wyjdzie. Ma ten typ wodny, ale jak widać nie ratuje mu on sytuacji. No dobra, teraz to ja mogę leczyć Pokemony, ale to znaczy, wiecie, jak tu jest doktor, to znaczy, że te bagna jeszcze tak szybko się wcale nie kończą. I to mnie trochę niepokoi, jak wielkie mogą być te bagniska. Tak, będzie mi leczył Pokemony za każdym razem, jak tylko chcę. Natomiast mojemu starterowi może już weźmiemy to. Tego Luckiego. Są inne Pokemony, które też muszą expić i mają tego expa znacznie mniej. No i smakła. W ogóle słyszałem, że ten Pokemon ma mega ewolucję, więc wiecie. W ogóle ponoć w tym momencie w teamie mam nawet chyba 3 Pokemony, które mają mega ewo. No to kurde. Co to za krzyk? Co tu się stało? O mój Boże. Słyszeliście ten krzyk? Szukaliśmy na cmentarzu czegoś specjalnego. A wtedy ten straszny mężczyzna pojawił się znikąd. O co chodzi? Co? Uważasz, że to może być duch? Przestań sobie żartować, duchy nie istnieją. A Pokemony duchy? Powinniśmy wracać. Komandor Scarlet nie będzie szczęśliwy, także tutaj uciekliśmy. Wyglądasz, no, kogoś im przypominam, tak, czy to nie jest ten dzieciak, z którym walczyliśmy w Dulfern Forest? Na oczach Komandor Scarlet? Ach, racja. Tak, z tego powodu ta Komandor była na nas bardzo zła. Mhm, nie powiedziała liderowi Derekowi, okej. Tak, to musi być przeznaczenie, że znowu na nas trafiają. Dobra, przed chwilą uciekaliście, a teraz chcecie walczyć, no nie wiem, czy to dobra decyzja. Terra Terror oraz Widok, no fajne Pokemony, nie przeczę. Ohoho, no i nie mam na nich w sumie jakiegoś super ataku. Ej, dobra, ja sobie zużyję raz Balkapa, tak mi się wydaje, że to nie jest głupi pomysł. Natomiast ty użyj Protecta, zobaczę, czy moja taktyka będzie 200 IQ. Ale mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że zaatakują Balkera. Zaraz się przekonamy, czy tak będzie. Poison Fang nic nam nie robi, bo Balker miał oberwać. Natomiast ten chciał użyć Hyper Fanga i też nic nie robi, no można powiedzieć, że idealna runda. Powiem tak, no niestety, dobra, tak, czekajcie, bo Terra Terror miał typ ciemność, prawda, tamten miał trujące, okej, no to zrobimy tak, że Aqua Jet poleci na Widoxa, natomiast ty przywale, nie chciałem Helping Handa użyć, chciałem, no ale dobra, przynajmniej przywalę mocno i go rozwalę pewnie. Helping Hand zwiększa siłę tutaj, chociaż jestem i tak po balkapę, więc jestem mocny, no ale dobra, nieważne, Torment, dobra, dawaj sobie Tormenta, nie boję się. Okej, okay, jest Monstrap. W takim razie myślę, że zrobimy tak, że Brick Break niech leci na niego, natomiast ty walnij w Brick Breakiem, ale w Monstrapa. Zobaczymy, jak to wszystko zadziała. Ten na kryta leży, ojejku. Macie mocne Pokemony, przyznam, ale one są słabe w porównaniu do moich Pokemonów. Brick Break, no to będzie bolało, to będzie bolało. Znowu kryt, co się dzieje? Dobra, został temu ziomkowi jeden Pokemon. Zaraz zobaczymy, któż to taki. A jest to Widox, ojejku. Dobra, Aqua Jet. Już może użyj Helping Handa, tak żeby na 100% zwiększył siły. Ej, połączenie duet Smakła i Bulker to taki całkiem dobry duet, jak widzicie. Pięknie sobie poradzili, nawet nie stracili jednego HP w trakcie tej walki. Idealnie przeprowadzona, słuchajcie, przeprowadzony pojedynek. Dobrze. No i co teraz? Ta, znowu przegraliśmy. No, na szczęście Komandor Scarlet nie było tutaj, żeby widzieć naszą porażkę. Widziałam dość, żeby... tak, masakra, żeby nazwać was głupcami, którzy przegrali znowu. O, no widzicie, no nie wyszło wam, widziała was. Komandor Scarlet, przepraszam, że uciekliśmy. Proszę, wybacz nam, pani Komandor. Ale ten straszny mężczyzna jest taki straszny. Straszny? Tak, o co chodzi? Tak, jak przetrwaliście w ogóle w Team Lunars? Właśnie, świat chaosu, który oni chcą stworzyć. No zobaczymy. No właśnie, ale jak chcecie tam przetrwać, jeżeli boicie się jakiegoś duchowego gościa? Przepraszamy, pani komandor. Tak, będą mieć szczęście, jeżeli to ona będzie tam komandorem w tym nowym świecie. No i co? Zaraz zobaczymy, pewnie będzie chciała z nami walczyć. Tak, walka. Chce nam dać lekcję. Dobra, oni mają zejść jej z drogi, a więc Komandor Scarlet, raz już ją pokonaliśmy. Czy dam radę pokonać ją kolejny raz? No ja myślę. Ma znowu dwa Pokemony, tak jak kiedyś.
Bunshriek! Ej, fajnie wygląda. Ej, dobra, zbalkapuję się raz. Nie wiem, czy to dobrze zadziała, ale próbujemy. Wydaje się być to dobrą taktyką jednak. I co? Signal Beam. No to jest specjalny atak, ale niewiele nam zrobi. Okej. Jeszcze jeden balkap. Tak czuję, że to jest dobry pomysł, ale zobaczymy. Bunshriek. Fajny Pokémon w sumie. Natomiast mam nadzieję, że mój Aqua Jet po dwóch balkapach, mimo tego, że to nie jest mocny atak, no to mamy od niego staba i w ogóle i mocno przywali. Jeszcze kryt. Nie wiem, co się dzieje z Aqua, dlaczego ty bijesz ciągle skryty, ale cieszy mnie to niesamowicie. Terra Terror. Okej. Nie boję się. Absolutnie się nie boję. No, zmniejsza mi atak. No spoko. Natomiast przywalmy teraz z Brick Breaka. Przeżył. Zaskakujące, szczerze. Dobra, teraz pewnie pójdzie cios, wiecie, znaczy cios. A nie, myślałem, że przedmiot leczący pójdzie, a tu nie. Proszę bardzo. Terra Terror też załatwiony. Nie, no przecież ty słaba jesteś. Skar, co tym? Tak, działa mi na nerwy, okej. Irytujące. Tak, to jest tylko porażka, która nie przerwie naszych planów. No, tak myślisz? No, zobaczymy. Pamiętajcie moje słowa. Mam gdzieś twoje słowa, słuchaj, naprawdę. Jakoś ja się was nie boję i jestem przekonany, że wasze plany się nie zrealizują, co tu dużo mówić. Ej, dobra, czekajcie, pójdę sobie na szybko podleczyć Pokemony. Znaczy, w sumie to Smakły, bo jest jedynym obitym Pokemonem trochę. A po co marnować przedmioty leczące, jak lekarz jest tuż obok nas? Tak jest, w sumie dobrze, że on był tutaj, bo to akurat przed takimi ważniejszymi walkami, co nie? Dobra, włączymy sobie raz jeszcze Max Repela. Jednak tutaj na tych bagnach, w tej wodzie to ciągle by mnie coś atakowało. No ale z drugiej strony może są jakieś... może są jakieś rzadkie Pokémony, ale może powinien się najpierw odwiedzić cmentarz. Ej, dobra. Sprawdzimy to. No i jest cmentarz, oczywiście. Spooky Cabin. Okej, muszę sprawdzić, co tu jest. Tutaj mamy rzadką kość w śmieciach. Okej, to nie brzmi dobrze. Shadow Ball, ej, ale TM, to zacny się trafił. Ej, muszę zobaczyć, czy ktoś z mojego teamu uczy się Shadow Balla, bo nie, powiem, że nie, ale no to jest taki TM, którego chciałoby się kogoś nauczyć. No, zaraz się przekonamy. Czy ktoś z obecnych? Niestety nikt z obecnych się tego nie uczy, no szkoda. No w sumie i tak mam dużo Pokémonów bardziej pod fizyczny atak. Co tu jest? Jakieś książki, jedna z nich zatytułowana jest Frankenstein. Serio? Co tutaj ktoś próbował ożywiać kogoś? Reanimation Project. Jakie Reanimation Project? Wiele książek o duchach. O co chodzi? A tutaj? Co mamy tutaj? Tutaj nie mogę nic odczytać. Tu mamy jakieś papiery. Jest zapisane, że cała trójka zginęła. Pochowałem ich w ogrodzie obok mojej żony i 6 moich dzieci. Teraz jestem samotny. O co chodzi? Gupul Swamp. Ej, zaczynam się obawiać. Co jest grane? Nic nie robię, nasza postać sama idzie. Masakra, tu jest naprawdę duch. Tak, masz czyste serce. Te nagrobki. Jeden jest twój? Jak to? Ej, chwila. Ej, to są... Mogę wybrać, słuchajcie, nagrobki. Zobaczcie, jeden mam... Znaczy, ciężko powiedzieć, co tutaj jest. Ej, zaraz, zaraz, po kolei. Tutaj spoczywa Jim, kochany syn i brat. Tutaj spoczywa Agnes, kochana córka i siostra. Tutaj spoczywa John, kochany syn i brat. Tutaj spoczywa Aurora, kochana córka i siostra. Tu spoczywa Amira, córka i siostra. I tutaj spoczywa Jack, kochany syn i brat. Ale gdzie żona w takim razie? Czyżby żona to był jej nagrobek? Tutaj spoczywa Aurelia, kochana matka i żona, dokładnie. A tam jakby, nie wiem, to tak jakby groby 3 Pokemonów. Ale skąd mam wiedzieć, który wybrać? Spell, tak, wcale nie dziwi mi obecność takiego przedmiotu w tym miejscu. Ej, nie wiem, no jak widać, ten duch ich przegonił, bo nie mieli czystych serc. Dobra, no powiem tak, znaczy nie wiem, czy to kolorami patrzeć, to wygląda jak żółty, niebieski, czerwony, tylko że ten niebieski to jest na przykład ogień, nie mam pojęcia, który może być najlepszy. Jeżeli to jest od typów i żółty, to może być elektryczny Pokémon, to może elektryczny. Wodnych trochę teraz mam, dobra, nie wiem, nie mam pojęcia, który wybrać, no powiedzmy, że wybiorę ten. I co się dzieje? Coś nas atakuje?
Wow. Okej, wygląda trochę przerażająco. O kurczę, dobra, walnijmy Sakwadżeta, liczę, że go nie zabiję. Not very effective, tak czułem, że jest not very effective. Ale trzeba uważać. Trzeba uważać, żebym nie trafił się kryt. Ej, dobra, spróbuję go złapać. Czy on ma pewnie typ roślinny? Jejku, no normalnie strach na wróble. Nie wiem, który wybór byłby najlepszy. Naprawdę nie wiem. Ale złapał się. Scroll. Okej, super, ale... Ghost Grass, okej. Trochę przerażający Pokémon, nie przeczę. I co teraz? Tutaj już rozumiem, tak, nic się nie stało. Mogłem wybrać tylko jednego. Nie mam pojęcia, co by było, gdybym wybrał inne. Jakby wyglądały inne Pokémony. Ale złapałem naprawdę interesującego Pokémona. Natomiast tu już chyba... O, tu jeszcze był obraz. Ten obraz przedstawia szczęśliwą rodzinę. Mężczyznę, kobietę, 6 dzieci i 3 Pokémony. No tak, i te Pokémony stały się duchami, a ja jednego z nich spotkałem. Masakra. Co jest grane? Co jest grane, ja się pytam. Ale jak oni zginęli? To jest interesujące. Nie, nie, zaraz, zaraz, zaraz. Tu muszę iść chyba? Nie, nie, nie. Tu nie przejdę, nie? To nie tędy. Dobra, czyli tutaj w dół. Masakra, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Nie, nie, jeszcze nie pływaj, jeszcze nie pływaj. Dokładnie, ten będzie chciał walczyć. Porozmawiamy sobie. Koleś ma zapewne wodne Pokémony. O nie, to znowu kaplarz. Kurczę, niedobrze, niedobrze, ale balkapujmy się. Mam nadzieję, że jednak coś mu zrobię. On mi Water Pulsem niewiele zdziała. Ej, ale denerwuje ten kaplarz, naprawdę. Bardzo mnie denerwuje. Natomiast dobra, no trzeba się zbalkapować. Chociaż on używa, mówię, specjalnych ciosów. I to jakby obrony zwiększanie nic mi nie da. No ale przynajmniej atak się zwiększy, no ale... Teraz konfuzja, więc boję się uderzyć. No ale dobra, jakiś brick break. Liczę, że powiedzie się. Tak, powiedzie się walnąć w siebie. Wyjdzie, że tyle się boostowałem, żeby teraz nawalać sam w siebie. Czemu nie? Dobra, Smakło, proszę cię. No musisz, musisz, musisz uderzyć w tego kap... To chyba mój koniec. Kaplarz mnie załatwi. Saibimem, no tym to na pewno mnie załatwi. No pięknie, no i po co mi te boosty były? Ej, ale ten kaplarz jest denerwujący. A ja nie mam na niego chyba nic specjalnego. Dobra, damy Wormola, mimo tego, że on może dostać dość mocno. I po prostu walniemy z Diga. Czemu nie? Po prostu niech to wleci, zaraz zobaczymy. Saibim, not for me. Może on ma typ psychiczny, może trzeba Scruncha go bić. Ej, no może, nie wiem. Chociaż on, czy on wygląda mi na komanda typu psychicznego? Może, dawaj Crunch. Tak, jest psychiczny, dobra, Crunch działa super efektywnie. Bardzo dobrze Wormol, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Dobra, kolejny, dobra, kolejny kaplarz, no to zostawiamy. Nic mądrzejszego już jakby nie wymyślę w tym kierunku. Dobra, dostał całkiem mocno. Water Pulse też niestety całkiem mocno bije, no, ale nie ma... Chciałem powiedzieć, że nie ma efektu konfuzji, no ale oczywiście jak na złość się trafiłam. Proszę cię, Wormol, musisz... W sumie zapomniałem, że Bug Bite byłby nawet lepszy, bo przecież miałbym od niego staba. A, dobra, nieważne. Ważne, że Wormol wygrał w tym momencie i prawie jest bliski kolejnego levela. No dobra, obrywać te tutaj naprawdę obrywam mocno, ale już nie chcę mi się cofać, nie chcę mi się leczyć tam z powrotem. Mam nadzieję, że tutaj wyjście jest tuż, tuż, o, Infestation. Dobra, coś tam zawsze nowego znajduję. No ta, niby koniec, może koniec, ale tak jak widać, to nie do końca koniec. Dobra, przekonajmy się. Ojejku, 3 Pokémony? Hollow It, okej. No tak, ale jak on ma typ duch, no to trochę lipa, bo nie mogę mu nic zrobić, więc cudownie. Nie no, trzeba zmieniać. No Balker, on musi zmienić moveset, on musi mieć taki ciekawszy moveset. O, dobrze, że zmieniłem, bo przynajmniej nie może mnie poparzyć, to jest duży plusik, co nie? Natomiast ja go z chęcią tutaj spalę, przypiekę. Tak jest, Hollow It leży. No i Fleerow zaraz dostanie 42 level tak naprawdę. No, po kolejnej... Kto? Słam. Masakra, co to jest? Swampfip. Ej, to jakaś bestia z bagien. Ej, ale on jest przerażający, ten Pokémon. Ma dużo HP, bo to życie mu schodziło i przeżył. Dobra, nie, może ma typ roślina i woda, być może. Ej, ale jest naprawdę przerażający. Kurczę. Dobra, jeszcze raz. Masakra, kogo my tu spotykamy w ogóle? Jakie Pokémony? Dobra, ale dajemy radę, to najważniejsze w tym momencie. Że jakoś to wszystko idzie. Dartout, o mojego kota już możecie słyszeć jak najbardziej.
Już próbuję wskoczyć. Dlaczego tak się dzieje? Nikt nie wie. Dobra, w każdym razie, Dusty Dash. No ja bym... No nie wiem, czy dam radę go załatwić, zanim on mnie nie załatwi. Raczej nie, niestety widzę, że raczej nie. No chyba, że nie trafi. A pro? Dobra, żyjemy, to najważniejsze. Teraz fajnie byłoby mu zmniejszyć celność, tak żeby już kolejny cios, no nie trafił jednak i by nasz starter przeżył, ale tak się nie stanie. Niestety obrywamy, padamy. Ajajaj, nie tak miało być. No te moje Pokémony tak powoli, ale trochę obrywają. Dajmy mu Strike'a. Moonstrike po prostu niech walnie z jakiegoś... No może być rok tam, no. Powinno wystarczyć raczej, no dokładnie. Pięknie, Moonstrike, pięknie. Jak wchodzisz do walki, to po prostu przeciwnicy czują ten strach. Dobra, ale czy to nie będzie koniec? Nie, na to wygląda, że nie. Ej, dobra, wiecie co, mógłbym się jakoś specyficznie cofać i w ogóle... Ale nie po to kupiłem revive, żeby teraz z nich nie skorzystać, jak mam możliwość tak po prostu szybciej się podleczyć. A też chciałbym jednak mieć więcej Pokemonów do dyspozycji, tak na wszelki wypadek trafienia kogoś naprawdę mocnego. Dobra, Smakła się leczy, Fliro się leczy i jeszcze Wormol się leczy. No i jest w końcu tak jak należy. Dokładnie. Dobra, ale tutaj czeka nas kolejna walka. Ta, cokolwiek. Okej, to tak jakby nie chciała wcale ze mną walczyć, a sama mnie zagadała. Laila. Dobra, jest Purple, czyli nasz stary dobry przyjaciel, na którego w sumie nie mam nic dobrego. Nie, no wodnego ciosu użyję, no ale boost się zawsze nadam. Co tam dajesz? Slash Bomb, no to jest akurat dość mocne i oczywiście jeszcze zatruwa. No to jest po prostu ja i moje szczęście tak zwane. A, dobra, nieważne, dawaj Aquajeta, liczę, że będzie mocnym. Wystarczył, to jest najważniejsze. Dobra, ale biedna Smakła. Kto kolejnym? Sleabloom. Dobra, jego. Tak, on był też trujący, też Aquajecik, też powinien być wystarczająco mocny. Jest, Sleabloom leży. Ale no ta trucizna trochę boli, co rundę coraz bardziej. Bulldogs. Okej, okay, to ten. Okej. Aquajet. Super efektywny. Tym razem coś super efektywnego i działa bardzo dobrze. Świetnie, Smakła, świetnie. Dobra, trzeba się uleczyć z tej trucizny. Nie wiem, czy mam jakieś antidotum, ale nawet jak nie mam antidotum, to mam chyba... ale mam antidotum. Dobra, mam antidotum, no to czemu nie? Zastosujmy je po prostu. Tak jest. No i jeszcze, ale full heal też były, jak widzicie. Trochę się przygotowałem, spokojnie. To nie tak, że idę na jakieś dzikie bagna i się nie przygotuję. Dobra, co my tu mamy? Więcej pływankę. Ej, ale naprawdę bardzo bym chciał opuścić dzisiaj te bagna. Nie wiem, mam jakieś takie przeczucie, że to nie jest dobre miejsce. Duskstone, okej. Tutaj ciekawy kamień, natomiast tu przejdziemy bez pływania. Tak jest. I tu jeszcze walki, ale ten znak świadczy, że tutaj zaraz może skończyć się prawdopodobnie prawdopodobnie to miejsce. Dobra, jest znowu Aklarwa, więc po prostu no tak średnio, może zmienimy? Może zmieńmy w sumie. Dobra, dajmy startera. Powinien sobie lepiej poradzić, tak mi się wydaje przynajmniej. Aquaring, dobra, on się chce leczyć, ale mam nadzieję, że jak walnę raz a dobrze, to nawet nie będzie miał możliwości się tutaj dalej leczyć pod tym względem, więc zamiast tego miotacz ognia, który no nie jest super efektywny, ale jak na Pokemona w takim stadium rozwojowym daje radę. Ładnie, o, Aquaslam? A co to za atak? Czekajcie, bo Aquajet ma priority za 40, a to ma 70 i może coś zmniejszyć, ale nie wiem co. Ej, dobra, ja w sumie z tego Revenge'a to tam prawie nie korzystam, zamiast Revenge'a niech będzie. No to taki całkiem dobry. Aquajeta się nie chce pozbywać, no bo Aquajet jest ciosem z priority. Stickat, o, nasz znany dobry przyjaciel, ale on dostaje 4 razy super efektywnie od ognia, więc Stickat, wybacz mi. Ale jesteś bez szans w tej walce, w tej batalii. Niestety, no tak bywa. Lana załatwiona. No i co? Tutaj jeszcze sprawdzimy. Tak, że jak złapie Black Sledge, o! Koleś dał mi, wiecie, jakbym złapał na bagnę. No tak, no bo w sumie coś, co podwyższa siłę Pokemonów trujących, może się przydać jak najbardziej. Tak, ale ten cios będzie znowu bić nas, jeżeli nie mam nasz Pokemon typu trującego. Tak to leczy, ale w innym przypadku, wiecie, no niestety działa inaczej. Ej, droga numer 10A.
Ojejku, droga jeszcze długa, nawet nie będę zmieniał składu, bo jakbym się miał musiał wrócić, to nie, ale jak dojdę do jakiegoś miasta kolejnego, to myślę, że znowu zmodyfikujemy team, zobaczymy co z tego wyjdzie. Natomiast moi drodzy, to tyle na dzisiaj, jeżeli odcinek wam się podobał, nie zapomnijcie strzelić oczywiście lajka, czas, subskrybujcie, by być na bieżąco i do zobaczenia do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!